konferencja poświęcona przedstawieniu nowych zawodników Radomiaka. Serdecznie witam pan Sławomir Stępniewski, prezes klubu. Serdecznie witam pana dyrektora Marka Śledzia. Jest z nami także trener Jacek Magnuszewski. Na wstępie oddaję głos panu prezesowi. Proszę bardzo, panie prezesie. Dzień dobry państwu. Witam ciepło w ciepły dzień. Jest połowa sezonu. Mam taką refleksję natury ogólnej po tych grach jesiennych. Myślę, że możemy mówić o umiarkowanym optymizmie. No, pozytywnie patrzymy na dokonania zespołu. Trzeba jasno sobie powiedzieć, że jest nieodparte wrażenie, że idziemy w dobrą stronę. Jest czas świąteczny, więc jest miła, rodzinna atmosfera. I mam nadzieję, że do tej rodziny Radomiaka dołączą do nas zawodnicy nowi, że okienko zimowe spożytkowaliśmy bardzo efektownie i efektywnie, o czym powie bliżej pan dyrektor sportowy Marek Śledź. Ja ze swej strony jeszcze raz podkreślam, że idziemy w dobrą stronę i fajnie, że takim dobrym akcentem zakończyliśmy rundę jesienną i to też jest przyczynek do tego, żeby z optymizmem patrzeć w przyszłość. Witam państwa serdecznie w przedświątecznej atmosferze i dla nas z podwójną radością, bo taki był cel naszych działań związanych z uprofesjonalizowaniem całego procederu transferowego. Nie mylić ze scoutingiem, bo ten scouting jeszcze w klubie nie funkcjonuje i pewnie sporo czasu będziemy musieli poświęcić na to, żeby taki dział powstał. Natomiast całe uprofesjonalizowanie działań transferowych przebiegało w bardzo jasnym kierunku, w kierunku modelu gry i poszukiwania zawodników, którzy spełnią nasze oczekiwania szkoleniowe, wniosą jakość do zespołu. Myślę, że jesteśmy dzisiaj pierwszym klubem, począwszy od drugiej ligi do ekstraklasy, który w atmosferze przedświątecznej ogłasza dokonanie transferów, które są transferami, tak jak powiedziałem, zgodnymi z profilami i zgodnymi z naszymi planami. Nie jest to koniec naszych działań w procedurach transferowych. Część z tych działań pewnie będzie za chwilę przez nas kontynuowana, bo okienko, tak jak państwo wiecie, do końca lutego trwa. Aczkolwiek wszystkie te działania są przez nas bardzo gruntownie przemyślane, zaplanowane i właściwie dzisiaj nie powinna nas spotkać żadna niespodzianka. Tak więc myślę, że możemy pochwalić się tymi nowymi zawodnikami, którzy mają wnieść jakość do zespołu Radomiaka, a w konsekwencji wnieść Radomiaka na poziom funkcjonowania w wyższej klasie rozgrywkowej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Za moment przedstawimy nowych zawodników Radomiaka. Poprosiłbym pana dyrektora o scharakteryzowanie, a pana prezesa o oficjalne wręczenie koszulki Radomiaka dla nowych zawodników. Jako pierwszego zapraszam Adrian Szaty. Najmłodszy nasz nabytek, no powiem szczerze, to ja Adriana znam bardzo dobrze, bo mieliśmy okazję współpracować przez wiele lat ze sobą. Adrian to bramkarz, który w sposób istotny wpisuje się w nasze oczekiwania dotyczące modelu gry. Zawodnik, myślę, młodego pokolenia, jeszcze młodego pokolenia, dający nam dość duży komfort funkcjonowania jako młodzieżowiec, ale również bramkarz, który do, myślę, perfekcji opanował dzisiaj współczesne wymagania piłki, grę nogami. Myślę, że posilimy się o to, żeby budować akcję od niego zaczynając. Zapraszamy. Kamil Cupriak. No Kamil to drugi zawodnik transferowany do nas z klubu ekstraklasowego, bo tak jak wspomniałem, Adrian z Lecha Poznań, Kamil z Górnika Zabrze to zawodnik, który ma już za sobą występy na poziomie ekstraklasy, ma również za sobą epizody reprezentacji młodzieżowych Polski.
myślę, że jeżeli spoglądamy na profil pozycji, prawoskrzydłowy zawodnik, który wymiennie może pełnić funkcję również z dziewiątką, czyli z napastnikiem. Tak jak mówię, jasno wpisują się każdy z tych zawodników w model gry, czyli wymienność funkcji. Chcielibyśmy, żeby Radomiak, piłkarze Radomiaka nie grali na pozycjach, a jedynie na nich przebywali. Zapraszamy kolejnego zawodnika. Radosław Mikołajczak. Radek to jest absolutnie nasz numer jeden, który postawiliśmy sobie w relacjach transferowych. Długa obserwacja, myślę, że profil doświadczonego piłkarza, który spędził na boiskach pierwszej i drugiej ligi naprawdę mnóstwo czasu. Wiele osób mówiło, że to najlepszy piłkarz drugiej ligi. Myślę, że dzisiaj tą potwierdzi, funkcjonując u nas. Natomiast my w rozmowie z Radkiem tak żeśmy sobie wspólnie planowali, że może dzisiaj, za chwilę pierwsza liga, ale dobrze byłoby, żebyśmy również posilili się o kolejne awanse już wspólnie, żeby on tutaj spokojnie w Radomiu mógł tą swoją karierę rozwinąć, a może w konsekwencji za ileś tam 5, 6, 7 lat zakończyć, ale już z występami ekstraklasowymi. Na pewno to są wszyscy zawodnicy, którzy byli poszukiwani do modelu gry, który chcemy, żeby tutaj funkcjonował w naszej drużynie. Chcieliśmy dać jakość na niektórych pozycjach, gdzie do tej pory wyglądaliśmy trochę słabiej. Na pewno chcemy podnieść rywalizację, bo ci zawodnicy, którzy u nas są, na pewno łatwo tego miejsca w drużynie nie oddadzą i to na pewno podniesie poziom całej drużyny. Ta rywalizacja na pozycjach, chęć gry w pierwszej jedenastce, to jest motywacja dla wszystkich do jeszcze większej pracy. Na pewno będziemy się rozwijać. Zawodnicy, którzy tutaj przyszli, tak jak pan dyrektor Marek Śledź powiedział, byli przez nas obserwowani nie tylko na boisku, ale interesowaliśmy się, jak oni funkcjonują w szatni, jakimi są ludźmi. Chcemy, żeby absolutnie pod każdym względem oni pasowali do tego naszego zespołu, który tutaj już długo budujemy. I no liczę na nich, że dużo wniosą, że wywalczą miejsce sobie w pierwszym składzie. No i że tak jak rozmawiamy, w przyszłości będą zawodnikami, którzy pozwolą awansować nam do wyższej ligi. Ja mentalnie jestem dobrze nastawiony. Grałem przy nastawieniu chociażby Legii czy Wisły, przy dość dużej liczbie kibiców. Nie mam presji z tej strony, że naprawdę, no, że coś mi się nie uda po prostu. Jestem pozytywnie do tego nastawiony. Jestem jeszcze młodym zawodnikiem i na pewno najważniejsze dla mnie jest to, żeby jak najwięcej grać. W Zabrzu wiadomo, jaka jest sytuacja, jeśli chodzi o tabelę. Tak? No, trener Ojrzyński nie mógł sobie pozwalać na eksperymenty w składzie, stąd nie było tych szans po prostu, żeby się pokazać. Tutaj mam nadzieję, że będę miał większą okazję, żeby się rozwinąć i, no i do tego trzeba dążyć, żeby jak najwięcej rozgrywać tych minut i zobaczymy, co będzie potem. Tak, na pewno duże wrażenia. Szkoda, że nie udało mi się jeszcze wygrać. Mam nadzieję, że teraz będę wygrywał dla Radomiaka. Tak jak tutaj może dyrektor Stępniewski powiedział, że ten sezon dla Radomiaka się zakończył pozytywnym akcentem, tak dla mnie się ten sezon zakończył negatywnym akcentem, no ale tak ta cała sytuacja się rozwinęła, że po dwóch, trzech tygodniach od tamtego momentu mogę teraz powiedzieć, że ten sezon już dla mnie też był pozytywnie zakończony. Co do jeszcze wracając do tych kibiców, no to dla mnie był to też argument właśnie za, żeby zdecydować się na Radomiak. Myślę, że to jest właśnie, po to się gra, tak, dla kibiców i fajnie jest wyjść przy pełnym stadionie, tak jak kilka meczów takich było, nie byłem tutaj osobiście, ale dochodziły mnie takie słuchy, że przy pełnej publiczności Radomiak rozgrywał swoje mecze. W ostatnim podsumowaniu chyba nawet drugiej ligi, w jakichś statystykach, tam chyba bodajże drugie miejsce pod względem ilości kibiców, którzy uczęszczali na mecze, Radomiak zajął drugie miejsce. Także myślę, że to był argument za, żeby właśnie nawet przyjść do Radomia i ci kibice byli też takim w tym przypadku magnesem.